Cześć, dzień dobry, hello, witam Was, Andrzej Stebelski, witam Was z Centrum Handlowego Manhattan, Słupsk, Wileńska 39, Box 99 i 100. Box 99 i 100, pierwsze piętro, pamiętajcie, pierwsze piętro, bo co się okazuje? Okazuje się, że te same numery są boksów piętro niżej, czyli na parterze i ludzie błądzą, nie mogą mnie znaleźć, także pierwsze piętro. Słuchajcie, to na tyle na temat boksów. Chociaż chyba jeden będzie boks niebawem w filmie, ale to nie będzie boks 99 ani 100, ale boks z płytami grupy U2. Tak więc zaczynamy! Zaczynamy następne spotkanie. Winylowanie na ekranie. Winylowanie na ekranie. Słuchajcie, wpadła mi w ręce taka książeczka. 100 najlepiej sprzedających się albumów lat 60. W domu mam trochę większą książkę można powiedzieć. I tam jest książka pod tytułem 1001 albumów, które musisz posłuchać zanim umrzesz. I tak się zastanawiam. Ile albumów z tamtej książki, z tej książeczki jest tutaj w tym sklepie? 1100 albumów, no nie jest za dużo, tych najciekawszych. Podejrzewam, że z 20% jest tutaj, może trochę więcej, ponieważ z tych 12 tysięcy w tym momencie płyt, na pewno sporo tych płyt znajduje się w tej książeczce. No, ale nie ma tam polskich wykonawców, tak więc zaczynamy od polskiej muzyki. Słuchajcie, zaczynamy od kogo? Od Damy Polskiej Piosenki, moim zdaniem. Lady of Polish Song to nie kto inny jak Irena Santor. Z Tobą na zawsze, Irena Santor. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, 5, 6, 7 lat, babcia non-stop. Irena Santor, Fok, no, Sława Przybylska i czasami jakieś rosyjskie piosenki. Okej, nienawidziłem tego wszystkiego. Teraz z chęcią po latach wracam do piosenek pani Ireny Santor, do Mieczysława Foga oczywiście jak najbardziej. No co tu mamy na tej płytce? Płytka wydana w latach 80., a to między innymi piosenka naszej pierwszej wiosny, Z Tobą na zawsze, Ten, o którego mi chodzi, Na głęboką wodę. Takie mniej więcej kawałeczki na pierwszej stronie. Teraz pora na panią Sławę Przybylską. Pierwszy album zdaje się pod tytułem Sława Przybylska. Sława Przybylska, monofoniczny album. Spójrzmy do środka. Czerwony label. No, VG Stan, z tym, że nie ma koperty, wrzucę kopertę. Słuchajcie, ten album został wydany w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. To nie za wiele. No, ale jeszcze raz mam panią Sławę Przybylską, w tym momencie nie monofonicznie, a stereofonicznie nagraną, nie w latach 60., a w 80. I mniej więcej te kawałki się powtarzają. Tak, rzut oka na cenę, bo to lubię. Polskie nagrania lubiały rzucać ceny na okładce, akurat nie ma, ale tutaj na przykład cena wynosi 900 zł. Za jedyne 900 zł mogę Wam tą płytę sprzedać, nie żartuję. Za ile? Spójrzcie na stronę www.popmaster.pl, dowiecie się za ile. No w każdym bądź razie płyta mintowa, oprócz tego kurzu, w fantastycznym stanie płyta. Także Sława Przybylska, jak ktoś woli, albo tłoczenie z lat 60., albo tłoczenie z lat 80. Teraz o takim panu, który miał jaja. Słuchajcie, jakieś trzeba było mieć jaja, żeby w latach 70., na początku lat 70., zaśpiewać piosenkę o mandarynkach, o pomarańczach. Słuchajcie, mandarynki, pomarańcze w grudniu. Przed świętami i to jeszcze kubańskie, kwaśne. A to facet śpiewa, że kto to biegnie tak przez miasto, komu na ulicach ciasno, biegnę gryząc pomarańcze, no, ziemia pod nogami tańczy. Słuchajcie, może jemu ziemia pod nogami tańczyła, ale rodzicowi to się trzęsła. Jak takie dziecko usłyszało w radiu, że ktoś biegnie, gryzie pomarańcze, przychodzi do rodzica, do mamy, do taty. Tatusiu, co to jest pomarańcz? Co to są pomarańcze? No jak taki rodzic może wytłumaczyć dziecku, co to są pomarańcze, jak on tego na oczy nie widział, nie smakował? Także w jaki sposób może wytłumaczyć? Jedyne co może zrobić, iść do dziadka, niech ci dziadek powie.
I to tyle. Także smak i zapach pomarańczy Tadeusza Woźniaka z płyty Woźniak. Dobrze mówię, że tak się tytułu? Tak, smak i zapach pomarańczy, bo wcześniej przekręciłem. Oranges Taste and Smell, po angielsku napisane. No i oczywiście Zegar mi światła. Fantastyczne kawałeczki. Fantastyczny nastrój, fantastyczna płyta pana Tadeusza Woźniaka i pan Tadeusz Woźniak śpiewa to w towarzystwie zespołu Alibabki. Pan Tadeusz Woźniak i Alibabki. Proszę bardzo, a teraz mamy pana Wojciecha Młynarskiego, który śpiewa swoje piosenki. Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki. Proszę, Piotr Figer, Orłow, Matuszkiewicz, Sart, Szygieł, Waskowski, tak. Dużo, dużo różnych kompozytorów Sent. O, pan Sent mnie tutaj zainteresował, ponieważ jest kompozytorem muzyki, jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach. Ale czy naprawdę? Słuchajcie. Może kiedy indziej. Dobrze. Wejdźcie na Wikipedię, tam na pana Senta, to tam akurat pisze, skąd zapożyczył melodię. Po prostu. Jesteśmy na wczasach, to dwa różne kawałeczki. Jeden przez pana Senta napisany, a drugi dla sympatyczne panny Krysi, pucio, pucio. Macho, macho w oryginale to jest. No i ta wersja druga to jest pani, która się nazywała Graves, Maria Graves, Argentynka, która tą pioseneczkę w 1944 roku skomponowała do filmu jakiegoś amerykańskiego. W 1962-1963 roku When in Spain Cliff Richard Shadowsami śpiewał tą piosenkę o coś o księżycu. O, ale to zresztą posłuchacie tej wersji w przyszłym odcinku. Dobrze, bo mam jeszcze jedną płytę. To przy okazji prezentacji następnej płyty, tej samej zresztą, śpiewa swoje piosenki Wojciech Młynarski. Puszczę wam fragmencik grupy The Shadows i Cliffa Richarda. Dobrze, kolorowe jarmarki. Janusz Laskowski, proszę bardzo. Kolorowe jarmarki. Beata Salvatrosa. Do Wysp Szczęśliwych. Gdy odjeżdżają cyganie, takie mniej więcej kawałeczki można usłyszeć na tej płytce Janusza Laskowskiego. Teraz mamy Seweryna, który mówi: uciekaj moje serce. Seweryn Krajewski i muzyka do filmu Uciekaj moje serce. Kiedyś to kosztowało 190 zł, chyba cena się nie zmieniła do dzisiaj. Także coś koło tego, nie, to żartuję, nawet połowy nie ma. Nie, chociaż chyba w połowie jest, 80 parę złotych. A tak naprawdę sprawdźcie www.popmaster.pl albo popmaster.pl, ile nowy Seweryn Krajewski kosztuje. Nowy, dlaczego nowy? Płyta jest z 83 roku, wygląda jak nowa, okładka nowa i w ogóle nie uszkodzona, jeszcze się chcę upewnić. No nie no, jest zgięta trochę. Ale płyta jest totalna nowka, czyli po angielsku NOS. New Old Stock. Proszę bardzo. I jeszcze jedna polska płyta, jazz, Polish Jazz. O nie, jeszcze więcej niż jedna, dwie. Wojciech Kamiński, Open Piano, Polish Jazz. Proszę bardzo. I na zakończenie polskich płyt Breakout i Karate. Bardzo słaba kopia, okładka słabiutka. Jak słaba kopia, to możecie spojrzeć na stronie www.popmaster.pl, weź na wyszukiwarkę strony Karate Break i Breakout i zobaczcie, jaka kopia. Okej, okay, słuchajcie, Tommy Christie. Nikt nie napisał, jak się nazywa album, bo to jest taka okładka zastępcza, że tak powiem. Wyciągniemy to, o co chodzi. Tommy Christie, biały label, tylko pieczątka Tommy Christie, nie ma nazwy albumu. Zazwyczaj to pisali mazakiem, czy nazwy albumu, to jest nie napisane. I w sumie nie wiadomo, jaki album chodzi. Ale po Matrixie, który tutaj jest, na pewno nie będziecie tego widzieć, Matrix to jest wytłoczony, można w internecie sprawdzić, jaki tytuł nosi ten album. No i sprawdziłem, puściłem sobie kawałeczków parę i co się okazuje? Tommy Christie śpiewa cudze piosenki w swojej wersji. Zaczyna od piosenki Wadowija. Wadowija znacie? Drupi, Wadowija. Od tej piosenki byłem naprawdę zdziwiony. Anglik śpiewający włoską piosenkę. Co prawda po angielsku, ale mimo tego chciałbym usłyszeć Anglika śpiewającego polską piosenkę. Niech to będzie nawet po angielsku. Mam nadzieję, że się kiedyś tego doczekam. Okej, okay. Dobrze, to na tyle już polskiej muzyki, na tyle białego labela. Aha, o co chodzi z białym labelem? Takich płytek około 80-100 się tłoczyło, wysyłało się do stacji radiowej, do stacji telewizyjnej, do jakichś DJ-ów i oni mieli przesłuchać tą płytkę
i sprawdzić, czy nie ma jakichś problemów właśnie, czy nie ma jakichś problemów. Do czego dążę? Zaraz, bo to mam parę kupek płytek. Do czego dążę? Bo zaraz wam pokażę płytkę z problemem. No i po prostu po przesłuchaniu płyty, że nie było żadnych zwrotnych informacji na temat, że płyta źle wytłoczona, że coś się dzieje nie tak, zaczęto produkować tą płytę. I dlatego pierwsze ileś tam 50, 80, może 100 egzemplarzy było w białym labelu. I te są bardzo poszukiwane. Przerwa, za chwilę wracam, bo wam chcę pokazać coś, rozglądam się, bo mam tu i tam kubki płyt, ze których będziemy kręcić zaraz filmy. Sekundę. Pa, to nie. Udało się. Słuchajcie, to jest czwarty album na stanie. Czwarty album pani Donny Summer All System Go. All System Go to akurat jest label, że na płycie znajduje się Dinner with Gershwin. Obiad z Gershwinem, czyli singielek taki wyszedł i ta piosenka znajduje się na drugiej stronie, pierwszy utwór. I o co chodzi? O to się rozchodzi, że mam cztery kopie, egzemplarze po polsku, po angielsku kopie, sorry, po polsku też może być, cztery kopie tej płytki i na czterech kopiach nie można otworzyć normalnie pierwszej piosenki. Jest wada wytłoczenia, czyli po prostu ktoś dał dupy za przeproszeniem, pomimo że otrzymał taką płytkę, jakiś DJ, radiowy, telewizyjny, dyskotekowy, nieważne jaki, i powinien przesłuchać oddechy do oddechy tą płytkę, to mimo tego nikt nie zauważył, że ta płyta ma błąd w matrycy i pierwszy kawałeczek jest nie do otworzenia. Jedynie na moim torensie tylko raz przeskoczyła, a tak po prostu otwarzasz na początku, przechodzisz na drugi kawałeczek i tam chyba leci, bo już nie słuchałem drugiego kawałka. W każdym razie to właśnie płyta z błędem w tłoczeniu. Dobrze, to już Donna Summer nie będzie w następnym odcinku, bo już teraz była. To teraz mamy Chrisa DeBarga, The Very Best of Chris DeBarg. 14 klasycznych tracków, proszę bardzo. Don't Pay to Ferryman, The Ecstasy of Light, The Traveler, piękny, uwielbiam, The Traveler jest fantastyczny. Flying Home, A Spaceman Come and Traveling. Przed świątami Bożego Narodzenia powinno się grać to w radio, bo to taka świąteczna pioseneczka. W Polsce tego jeszcze w życiu nie słyszałem. No, ale powinno się grać, bo gdzie indziej grają. A to jest naprawdę fantastyczny kawałeczek. Spanish Train, Borderline, Patricia the Strippers, Patricia Stripkizerka, fantastyczne kawałeczki. Teraz to, żadnym odkryciem nie będzie, że mamy elektryków w tym momencie i album Discovery. Wow, właśnie się rozkleił trochę. Rozkleiłem się, słuchajcie, album się też, rozkleiłem się, bo się album rozkleił. To chyba portugalskie wydanie, bo kładeczka taka licencjana, no zaraz patrzymy. Pisze, że niby Londyn, ale to na pewno nie jest angielskie wydanie. Już widzę po okładce, okładka jest taka lakierowana i te kolory takie niezaciekawe. 79 rok. Portugalia, zgadza się. Portugalskie wydanie płyty Discovery. Wkładamy z powrotem. Klejak oczywiście nie wytrzymał próby czasu. Co następne w naszym sklepie? Electric Light Orchestra, A New World Record. Nowy rekord świata. I tu mamy chociażby Telephone Line, Rock Aria, tu mamy Living Things, tu mamy Shanky Lass, tu mamy So Fine. Takie mniej więcej kawałeczki. Te same kawałki na tej płycie. Tylko zobaczcie. To układeczka, pierwsze tłoczenie. Nie tylko płyta wytłoczona, ale ta kładka jest wytłoczona. No i lakierowana. Tu już nie pierwsze tłoczenie, też angielskie wydanie. Już nie lakierowana okładka i to nie jest wytłoczone. A tu mamy znowuż pierwsze tłoczenie, trzeci egzemplarz, lakier, tłoczenie. Tu wytłoczona płyta, wytłoczona okładka. Tak to wygląda. Cena na pewno tych wytłoczonych, lakierowanych jest wyższa od tej niewytłoczonej. Nawet jakby te były bardziej zniszczone niż ta. Także okładka też odgrywa rolę. Nie każdy się przejmuje okładką, ale fajnie mieć fantastyczną okładkę, w fajnym stanie i puścić sobie płytkę, kładkę trzymać. Jak są jeszcze tekst, to sobie pośpiewać, może ponucić pod nosem, żeby żona nie słyszała. Ok, elektrycy, Time, proszę bardzo. 1981 rok. Oryginalna koperta. To trochę poprzecierane jest.
angielskie wydanie i oczywiście chociażby prolog, chociażby Ticket to the Moon, chociażby He is the News, 21st Century Man, Hold on Tight, mnóstwo fantastycznych przebojów. No ale osobiście, no ta jeszcze może przejść płytka u mnie, ale osobiście wolę te przeboje wcześniejsze. Bardziej rozbudowane, trochę więcej muzyków było, nie trzech w elektrykach, tylko siedmiu, no w tym też już było chyba trzech. Dobrze, nieważne, najważniejsze, że miłość jest ważniejsza od złota. Love over Gold i Dire Straits. Proszę bardzo, angielskie wydanie. Oryginalna koperta, przebita, nie przebita, źle włożona. Sam wkładałem i źle włożyłem. Tak to nieraz bywa. Człowiek się stara włożyć i źle wkłada. Rod Stewart, nie o tym mówię, mówię o kopercie. Rod Stewart, Greatest Hits. Proszę bardzo, największe przeboje. Mamy The First Cut is the Deeper, I Was Only Joking, Maggie May, Do You Think I'm Sexy, Sailing, I Don't Wanna Talk About It. Piękne kawałeczki, piękne ballady, fajne kawałeczki rockowe. Joe Walsh, The Smoker You Drink, The Player You Get. Joe Walsh, czyli jeden z członków grupy The Eagles. Bill Simczyk był producentem tej płyty i producentem większości chyba albumów grupy The Eagles. O, i na zakończenie Frank Sinatra, jego największe, najwspanialsze lata, potrójny album, Trifold okładka. To jest Gayfold, a to jest Trifold. Pom, pom. Bee Gees największe przeboje też takie wydał, tylko na podwójnym albumie, ja tu na potrójnym. I płyty tak jak w pierwszym wydaniu Abbey Road Beatlesów, płyty od góry wkładane, proszę bardzo. Tak to wygląda. Beatlesi chyba pierwsi zrobili to, że płyty wkładane były od góry. No, Frank Sinatra powtórzył, poszedł za ciosem. I na koniec małżeństwo, krótkie to małżeństwo, nie, chyba niecałe 10 lat było. Chris i Rita. Proszę bardzo. Chris Christopherson, Rita Coolidge. Ich album pod tytułem Full Moon. Full Moon, wytwórnia Full Moon zapewne. Żeby się... No nie. A&M. Zapomniałem M. Miller chyba. Te dwie literki co oznaczają? To oznaczają nazwiska dwóch panów, którzy otworzyli tą firmę. O pierwsze litery tych ich nazwisk. Pierwsze to jest Alpert. Herb Alpert. Drugiego zapomniałem pana, jak się nazywa. Herb Alpert, ten od Tijuana. Bom, 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 brass. Okej, okay, dobra, słuchajcie, dzięki. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego spotkania. Ja mam jeszcze tutaj parę kubek, z pięciu kubek zrobię trzy kubki, żeby was nie nudzić. Także widzimy się już niebawem w następnym odcinku.